Milí diváci, mám velkou čest přivítat zahadologa a ufologa Roberta Bernatoviče, který založil nadaci Nautilus, a jeho úžasného tlumočníka, pana inženýra Václava Urbana, který se tématem zabývá už 25 let. Pánové, buďte oba dva vítáni. Takže, pane Robertče, bardzo se těšíme, že pana znovu vidíme i můžeme kontinuovat. Můžeme pokračovat, ano. Tež je bardzo těším. Také se to velice těší. Pane Roberte, jak se máte? Jak se vám daří a jak jste strávil rok v podstatě zavřený doma, protože máme za sebou rok koronaviru? Pane Roberte, tak ten rok byl výjimkový. Všechno rozumím. Dobrá. Ten rok byl dla mě wyjątkowy, ale i bardzo taki ciekawy. Byl, ten rok byl opravdu výjimečný, ale také velmi zajímavý. Nie ukrywam, że wokół mnie bardzo wiele osób chorowało na koronawirusa. Bardzo trudno mieliśmy sytuację w Polsce. Okolo pana Roberta było hodnie nemocnych, była ciężka sytuacja w Polsce. Kilka osób straciłem też z tych, które znałem i bardzo to przeżyłem. Niektóre osoby bohužel teraz zemrzeli, a pan Roberto ciężce nesł. Nie mogłem nigdzie wyjeżdżać, wszystko robimy online, pewnie byłbym dzisiaj w Pradze i tutaj się spotykał z wami, no ale taki mamy po prostu świat teraz. Nie mogłem sam nikam wyjeżdżać, wszystko się działa online, gdyby to tak nie było, tak bych był asi teď w Pradze, ale jest to tak, jak to jest. Ale czuję się dobrze, wszystko już najgorsze za nami, także myślę, że teraz już będzie tylko lepiej. Cítím se velice dobře, snad už je všechno za námi a teď už bude jenom lépe. Na jednu stranu, minulý rok byl velmi těžký, na druhou stranu jste určitě zažil zvýšený aktivity, nejenom teda UFO, ale celkově různých záhad. Je to možné? Takže, pane Roberče, tak jak pan pověděl, že bylo čekavě, paní Alžběta mluví o tom, že pan pravdopodobně poznal věle osob i které go informovali o aktivnosti UFO i jiných čekavostech. Tak, to znaczy Fundacja Nautilus, której jestem prezesem i twórcą, to jest fabryka informacji, to jest naprawdę fabryka informacji. Także nadacja Nautilus jest naprawdę, ponieważ pan Robert jest prezydentem i zakładatelem, tak jest to, nazywa to fabryką informacji. Mhm. Cały czas mamy zgłoszenia od ludzi, którzy mieli różne historie niezwykłe. Nas nie tylko interesują ufologiczne rzeczy, ale też duchy, no, jakieś manifestacje niezwykłe, dziwne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Tego jest po prostu niebywała ilość. Także nie jedna się jenom o UFO, o ufologii, ale také o różne inne záhady, jako są duchowe, nebo podobné věci a celou dobu tyhle ty informace do nadace přichází. Jedną powiem ważną rzecz, dlatego że ja ostatni raz miałem przyjemność ogromną z panią rozmawiać 3 lata temu, tak? 3 lata temu. Także jedną věc vám řeknu, tu velkou příjemnost s paní Alžbětou mluvit jsem měl před 3 lety. I přes te 3 lata wszystko się u mnie zmieniło, jeżeli chodzi o pojmowanie UFO. Cała moja wizja świata naprawdę się wywróciła do góry nogami. Za trzy roky se zcela zmienił pohled pana Roberta na UFO, ufologii a je to všechno vyvrácené nohama, hlavou dolů, jak mi říká. Oni říkají... Więcej się dowiedziałem o UFO w ciągu ostatnich 3 lat, więcej się dowiedziałem o UFO w ciągu ostatnich 3 lat i o tym, kim oni są, dlaczego tu przylatują, niż przez te wcześniejsze prawie 30 lat. Także poslední 3 roky
se pan Robert dověděl o UFO mnohem víc, než za těch předchozích 30 let, které už má za sebou. Takže jsem zupełnie innym człowiekiem dzisiaj i te 3 lata temu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest zupełnie inny Robert Bernatowicz. Pan Robert už je něco zcela jiného, než byl před 3 lety a je to úplně jiný Robert Bernatowicz. To se nesmírně těším na povídání s vámi. Čím teď začneme? Určitě jste měli i osobní setkání s UFem, tak čím začneme? Paní Elžběta, se nezměrně těší z toho, že můžeme porozmávat. I pýtá o to, jak začněme. Napevno pan měl jakéž osobisté přežitě s UFO. I to proszę zaczynać. Po pierwsze, ja muszę powiedzieć o jednej grupie istot, która nagle zafunkcjonowała na tym moim, w tym moim świecie ufologicznym, którą nigdy nie brałem pod uwagę, jakoś tak spychałem na bok. Pan Robert říká, że w poslední době se zaktywizowała určitá skupina bytostí, kterou předtím sice znal, ale vždycky je jakoby odkládal na bok. My wiemy oczywiście, że UFO tutaj przylatuje, że oni lądują, że spotykają się z ludźmi. Wiemy, jak wyglądają i mniej więcej skąd przylatują, prawda? Wszystko to wiemy, także to są rzeczy oczywiste. My prostě wiemy, że sem przylatają, że tady przystawają, jak wypadają, odkąd są. To víceméně už víme, ale to je jasné. I gdzieś tam v nás byl ten obraz z bliských spotkań třetího stopnia Spielberga, čili te istoty s dużymi głowami, takie raczej niższe, cienkie odnóża, prawda, tak zwanej szaracy, czyli Greys, wiemy, że oni to przylatują w spotkach. Także Nordycy, czyli ludzie identyczni jak my, no i takie jeszcze inne różne stwory. To mniej więcej wiedzieliśmy, że to przylatuje. Cała rzada przedstaw o tym, kto sem przylatywa, była owlivniona filmem Spielberga, ať już to było E.T. Mimozemšťan, nebo Blízká setkání třetího stupně. A to byli ty malí šediví s velkými hlavami a s útlými nožičkami, ale byli to také Nordici, kteří jsou velmi podobní zase nám. Tymczasem v těch všech świętych písmach jsou giganci. Nie wiem, czy to jest jakaś ogromne istoty, tak? Ja zawsze myślałem, że to jakiś jest po prostu żart, że to chyba to z tymi gigantami to jest coś nie tak, tak? Ale nie interesowałem się gigantami. Ve všech svatých písmech, které se dochovaly do dneška v opisech, vystupují ale giganti. To byla skupina, kterou pan Robert vždycky odkládal na bok, ač to je něco trošku jiného, divného, co nám úplně nepasuje, ale všude ty giganti jsou. I nagle pojawiła się historia, no to bylo 5 lat temu, kiedy nagle po prostu natrafiłem na jeden przypadek ufologiczny, gdzie były istoty, które miały prawie 3 metry wysokości. A przed 5 lety się to zmieniło, ponieważ nadace a pan Robert spracowali jedno hlášení, které bylo o mimozemšťanech gigantech, to znamená, kteří měli nejméně tři metry. Trzy metry, tak. I zacząłem się tym interesować i nagle po prostu no, otworzyły mi się oczy. To był klucz do ufologii dla mnie. Pan Robert se tím začal zajímat, se o to začal zajímat a náhle se mu otevřeli oči a rozšířili obzory. To byl klíč k ufologii. Nagle się okazało, że oni są dla nas najważniejsi, że ich przybycie tutaj, ich wiedza, ich obecność, także ich planeta, ich cała technologia jest kluczowa do zrozumienia tego, kim jesteśmy,
Dlaczego tu jesteśmy i po co tu jesteśmy? Takže náhle se ukázalo, že oni jsou pro nás to nejdůležitější, co může být. Oni prostě vědí, kdo jsme, proč tady jsme, a ty informace jsou pro nás velice cenné. Tutaj też muszę powiedzieć jedną rzecz dla naszych widzów, żebyście zrozumieli, jak ten świat wygląda, który wynika z wiedzy tych obcych istot, tych gigantów właśnie. Także chciałbym rzec pro diváky, którzy się na to dívají, aby pochopili, jak se oni giganti dívají na nás, na náš svět. Mm-hmm. Mogę, tak? Czy jakieś pytanie ma pani? Ano, ja mam taką jedną otázku. Ti giganti, víme, odkud jsou, a jsou to ti, o kterých, nebo které malovali na zdi staří prostě obyvatelé planety, a to byli Indiáni, kdokoliv. Jsou to oni ty giganti? Takže, pane Roberče, či giganti, my víme, skąd oni přichodzą. Tak, si víme, to jsou ti, kteří jsou za kterých kreslo na štěnách různých tak, dokładnie. V starém věku. Dokładnie tak. Co więcej, to są też te istoty, które są opisywane w Starym Testamencie jako Elohim. Bo Elohim ma liczbę mnogą, czyli bogowie. To są oni, to są właśnie oni. Nie ci mali, albo tacy jak my, tylko właśnie wyżsi. Od 2,50 do 3 metry mniej więcej mają. Tak, także to, co Biblia nazywa Elohim, to jest mnożne číslo, to znaczy oni, tak to jsou ti giganti a jsou výšky od 2,5 do 3 metrů. I mówienie o nich jest dla mnie jest przeżyciem. Nawet jak ja o tym sobie to przypominam to wszystko, to ja po prostu od razu czuję ciarki na plecach, bo když o tom mluvím, prawda, tak opravdu to prožívám a mám z toho husí kůži na zádech. Muszę Państwu jedną rzecz na samym początku wyjaśnić też. Mianowicie jest wiele rodzajów planet. To Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie. Także 9 dokładnie. Musimy zacząć zupełnie ze początku. Jest 9 różnych urowni planet. Wszystkie te 9 poziomów rozwoju planet zależy od rozwoju duchowego wyłącznie, tak? To jest tylko wyłącznie duchowość. Także tych 9 urowni planet závisí na duchovním rozvoji obyvatel. My jesteśmy na poziomie numer 1, czyli na tym najbardziej prymitywnym. My jsme na té jednotce, tedy velmi primitivní civilizace. Są z każdym poziomem wyżej rozwinięte cywilizacje. Když jdeme po těch úrovních vzhůru, tak jsou mnohem více rozvinuté tyto civilizace. Te istoty, które mają prawie 3 metry, są z poziomu 9. Nic więcej, bardziej rozwiniętego we wszechświecie już nie ma niż ten 9 poziom. Mm-hmm. Także ty bytosti, o których mówimy, o tych 3 metrowych, tak ty są z urownie 9. Nic wyższego w tom poznanym wesmiru není. Żeby sobie to wyobrazić, na poziomie pierwszym, czyli na tym, na którym my jesteśmy, też są inne planety, inne cywilizacje, które opanowały podróże międzygwiezdne i są w stanie przylatywać i przylatują na Ziemię także z tego poziomu pierwszego. Także, abyśmy tomu dobrze rozumieli, na te první úrovni są také inne planety niż je Země a są to cywilizace, które dokážą létat mezi planetami, mezi hvězdami a mezi hvězdnými systémy, přesně řečeno, ale i oni jsou jenom na úrovni první. Nawet nie ma ich co porównywać z tymi na 9 poziomie, to jest po prostu, są lata świetlne, o nas to już w ogóle nie mówmy, tak? Bo to już jest... Tak, prostě nemá vůbec smysl je porovnávat s tou 9. úrovní a už vůbec ne s námi, to jako nemá smysl.
Ja się zastanawiałem dzisiaj rano, jak Państwu przekazać, czym są te istoty, jakie są ich możliwości. Myślałem o tym. Rano jsem myslel o tom, jak vám vysvětlit nebo jak představit ty bytosti, které jsou z té úrovně 9. Jeśli pani pozwoli, to chętnie bym to zrobił. Nie? Czy mogę? To zajmie mi chwilę. Takže může pan Robert to takhle představit? Určitě. Spuste naplno. Na pewno. Ja sobie popijam kawę ze spodkiem, tak? Mam spodek pod kawą i użyję tego spodka. Takže pan Robert má kávu a samozřejmě podšálek, využije ten podšálek. I wyobraźcie sobie państwo, że gdzieś tutaj za oknem wisi taki spodek, gdzie są te istoty, tak? Przedstawmy sobie, że za oknem niekde wisi takovýto talíř, kde jsou, nebo podšálek, kde jsou ty bytosti. Mówię o takich istotach, które są z tej 9. grupy, czyli tej najwyższej. To znamená, tak? to jsou ty bytosti z 9. úrovně. Wielokrotnie my, ludzie zajmujący się UFO na całym świecie, sobie myślimy tak, kurczę, gdybym ja wiedział, że będzie tam lądowanie UFO, to ja bym się gdzieś zakradł z krzaków, bym zrobił zdjęcia, film, prawda? Pokazałbym na całym świecie. No, takie jest myślenie. Tak, my mamy taką myślenkę, że gdybych wiedział, że tady przystanie UFO, tak bych szedł niekam do Keřů a po tajmu si udělal fotografii. To jest takowe to nasze myślenie současné. Ale to tak nie działa, bo to byłoby niemożliwe ze względu na moc tych istot. Ale to není možné, protože ty bytosti mají podstatně větší moc. Pani Dolores Cannon, wielka już nieżyjąca osoba, która zajmowała się UFO w Stanach Zjednoczonych, pokazała pewien przykład. Pani Dolores Cannon, która już bohužel nežije, byla to americká spisovatelka, ukázala takový příklad. Ona powiedziała, że te istoty w tym spotku nie tylko, że wiedzą, że wiedziałyby, że taka osoba się zakradła w tych krzakach, byłyby świadome tego. Także pani Dolores říkala, że nejen, że te bytosti by wiedzieli, że tam jest nějaká bytost schowana w tych keřích. Ale one widziałyby także cały krwiobieg, całą krew krążącą w takim człowieku i wszystkie choroby, które on ma. W tym samym czasie wszystkich ludzi wokół w dowolnym obszarze. A oni by widzieli nejen tu osobu w obrysach, ale widzieliby i jego krewny obieg, a właśnie i wszystkie problemy nebo choroby, które ta osoba ma. Dlatego, że oni mają świadomość Buddy, czyli mają już po prostu świadomość wszech rzeczy, to nie do pojęcia przez nasze linearne umysły, nie, my tego nie zrozumiemy. Jest to proto, że oni już mają tu duchowni úroveň na úrovni Buddhy, to znamená, my si asi to ciężko dovedeme przedstawić. Ja powiem teraz imię jednej z tych istot za chwilę i gwarantuję, że ta istota będzie o tym wiedziała, że ja powiem to imię. Mhm. Takže pan Robert nám za chviličku řekne jméno jedné té bytosti a může garantovat, že ta bytost určitě bude vědět, že pan Robert to zrovna vyslovil. I nie ma znaczenia, czy ona gdzieś tutaj będzie w jakimś latającym spotku, czy będzie na swojej planecie. Nie ma to znaczenia zupełnie. Takže vůbec to nezáleží na tom, jestli ta bytost bude tady v tom za oknem na tom talíři, nebo jestli bude na své planetě, vůbec na tom nezáleží. I mówię teraz to imię, Tao, tak się nazywa ta istota. I ona o tym wie, że ja to powiedziałem. A to jméno je Tao, a ta bytost to určitě ví, že teď to řekne jen pan Robert, ale i já. Ich wiedza na temat Ziemi jest bez, w ogóle niewyobrażalna. Naprawdę wiedzą wszystko. Tutaj absolutnie wszystko. Tak? Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Także ich informacje o tym, co jest na Ziemi, a co się dzieje na Ziemi, oni to wszystko wiedzą. Te informacje, które oni mają, są pro nas nieprzedstawitelne. Są zwierzchnikami, takimi opiekunami Ziemi.
ale zresztą pod sobą mają wiele planet. Mhm. Oni se starají, oni pečují o Zemi, ale pod sebou mají hodně planet, nejen Zemi. Wszystkie te istoty inne z innych planet, które tutaj przybywają na Ziemię, oczywiście no w ogóle nie ma ich co porównywać z tamtą grupą, bo to a všechny inne bytosti, które sem przylétávají na Zemi, se nedají porovnat z tą úrovní 9, z těmi bytostmi z této úrovně. Powiem taką ciekawostkę, że w naszej galaktyce są tylko 3 planety z 9 poziomu. Tylko 3. W naszej galaktyce, to jest taková zajímavost, w naszej galaktyce są pouze 3 planety na tej úrovni 9. W całej galaktyce. Tak. Oczywiście tych galaktyk we wszechświecie jest tam biliony, natomiast i tam też są takie istoty, natomiast w naszej galaktyce są te 3 i ta grupa, która odpowiada za naszą planetę, pochodzi z planety, którą znamy, nazywa się Tiauba, tak się nazywa ta planeta. Także ta skupina, która se stara o Zemi, pochodzi z planety, z jednej z tych 3 planet, a ta planeta se nazywa Tiauba. Mogę odpowiadać na dowolne pytania o nich, ponieważ mam całą głowę wypełnioną wiedzą na ich temat. Więc jeżeli cokolwiek jest ciekawego, mogę oczywiście odpowiadać, nie ma problemu. Także samozřejmě pan Robert má plnou hlavu informací o těchto bytostech, takže může odpovídat na jakoukoliv otázku v tomto směru. Já bych otázku měla. A sice, jestli tomu správně rozumím, tak tito giganti, jak říkáte, se možná založili naši civilizaci nebo se spoluúčastnili na založení naší civilizace. Elohim vlastně znamená v hebrejštině vesmírní programátoři, takže to jsou vysoké bytosti, které jsou schopny programovat i životy. Dá se tedy, pane Roberte, říci, že to jsou ti, kteří... Mówi pan po czesku. Dobre, musicie mnie pilnować. Także, panie Robercie... Mówi pan po polsku świetnie. Wie pan o tym, ja panu jeszcze raz to powtarzam. Panie Robercie, także ci Elohim, te istoty z 9 poziomu, to są te, które założyli tą naszą cywilizację, którzy się starają o to, jak się nasza cywilizacja rozwija. To są ci giganci? Tak, to są ci. Ale oni mają jeszcze większe możliwości, już zupełnie niewyobrażalne. To mogę też o nich powiedzieć. Ale oni mają mnohem większe możliwości, które si ciężko dovedeme przedstawić. Także ano, są to oni. Żeby była jasność. Planety są tak ułożone, żeby było życie na Ziemi, tak? Mamy 9 planet. Nie jest to przypadek, że jest ich 9. Mm-hmm. Planety są w takiej pozycji, aby umożliwiły żywot konkretnie na Ziemi. A tych planet jest 9, a nie to żadna náhoda. Swoją rolę spełnia też Księżyc, który pozwala zrównoważyć tutaj klimat i wszelkiego rodzaju rzeczy związane z temperaturą. Samozřejmě swoją rolę tady hraje i Měsíc, który dokáže stabilizovat počasí tady na Zemi a různé další věci. Te istoty są w stanie układać te planety w odpowiedniej kolejności. My mamy tylko szczątkową wiedzę, ale wiem, że nawet na etapie kształtowania się tego, co nazywamy Układem Słonecznym, one miały swoją tutaj rolę. Także mamy bardzo mało informacji, ale już dnes możemy říci, że tyto bytosti byli przy tom, kdy se tvořil sluneční systém, sluneční soustava. Oni tłumaczą to w ten sposób, ponieważ wiemy, co oni mówią. Mówią niesamowite rzeczy. My víme, co oni mluví. Są to skutecznie velmi zajímavé věci a říkají toto.
Oni mówią, że kreacja, czyli to, co my nazywamy Bogiem, tak? Oni mówią o kreacji, absolutnie, przeznacza rolę, zadanie dla takich właśnie istot, które osiągnęły ten etap rozwoju, żeby właśnie wprowadzać takie cywilizacje jak my do rodziny cywilizacji, bo proszę pamiętać, że istot jest bardzo dużo we wszechświecie. My jesteśmy no, jedną z miliardów, miliardów raz, które mieszkają na Ziemi. Takže musíme pamatovat celou dobu, že takových bytostí, jako jsme my, je tady v kosmu, jsou miliardy. A prosím. Przekaz tych istot jest poruszający, to jest czyste dobro. Czyste dobro to jest, aż człowiek się, no mówię szczerze, kiedy się pozna ich wiedzę i to, co mówią o nas, aż wstyd, jacy jesteśmy po prostu. Także to, co oni nam říkají, to je to, co si możemy przedstawić jako czyste dobro. Když se dozvíme o tom, co o nás mluví, tak se člověk může jenom stydět. Nie, oczywiście bez problemu przekraczają granice materii, niematerii, tak? Czyli są w stanie się dematerializować, materializować. To są rzeczy, no siłą umysłu to robią. Asi těžko si dovedeme představit, že oni jsou na hranici hmotnosti a nehmotnosti, mohou se dematerializovat. A to je pro nás těžko představitelné. Ale też może, żebyście Państwo mieli taką świadomość, oni nie mówią, że są najwyżsi. Oni są najwyżsi w świecie materii, ale mówią, że duchowe światy są znacznie wyższe od nich, tak? Także oni mluví o tom, oni nemluví o tom, že jsou nejvyšší bytosti. Oni říkají, že jsou nejvyšší bytosti v té materiální sféře. A to jsem zapomněl předtím, to, co my nazýváme tvořením, my to nazýváme Bohem, ale oni to nazývají tvořením, kreacion, takže to jsou ty věci, které si těžko dovedeme představit. Například, já jich planetę nazývám planetou bogów, tak? No tak nazvám jich v uproštění, tu planetu. Pan Robertu jejich planetu nazývá planeta bohů. Jest to raj, cudowna, złota planeta, bo ona wygląda, z daleka jest złota po prostu, tak? Tak jak nasza jest niebieska, to ona ma poświatę złotą, dlatego że wibracja jest tak silna, że ona zmienia kolor całej planety. Takže ta jejich planeta září zlatým svitem. Ta vibrace na té planetě je tak vysoká, že není modrá ta planeta jako ta naše, ale je zlatá. Ale powiem może o pewnych ich ograniczeniach, ponieważ też mają ograniczenia. Są ludzie, tak jak my. Oni mówią o sobie, że są ludźmi. Takže, ale abychom si nepředstavovali, že mohou cokoliv. Mají svoje hranice, jsou to lidé, mluví o sobě, jako že jsou také lidé a že mají svoje limity. Například są w stanie oczywiście lewitować, tak? Bez problemu się unoszą na dovolnou wysokość, lewitują. Dokážou levitovat, bez problémů se vznesou do výšky. Ale nie mogą poruszać się zbyt szybko w lewitacji, ani nie mogą robić tego zbyt długo, bo jest to bardzo energetyczne. Dużo energii. Także sice mogą lewitować, ale nie mogą się tam rychle hýbat a nie mogą to działać příliš dlouho, protože je to stojí hodně energie. Mają ogromne poczucie humoru. Jest cudowne. Mají ohromný smysl pro humor. Cały czas się uśmiechają, non-stop się uśmiechają. A celou dobu se usmívají. Człowiek, który się z nimi spotkał, mówił tak, że miał takie wrażenie na początku, że każdy z nich dostał świetną wiadomość przed chwilą. Tak jakby przed sekundą wygrał coś albo dostał świetną wiadomość. On mnie bardzo ten człowiek, który się z nimi setkał, mówi o tom, że mu to przypadało, že každá z těch bytostí zrovna před chvílí dostala nějakou skvělou zprávu a proto se usmívá. Oni se tak usmívají pořád.
A z drugiej strony, jak on był na ich planecie, oni byli przez chwilę zaniepokojeni, czy on jest chory, dlaczego on się nie uśmiecha. Nie wiedzieli, o co chodzi. Dopiero później wytłumaczyła im istota, która go prowadziła, że on, po prostu na naszej planecie no, ludzie są no, na takim etapie są smutni. Když byl na ich planecie, tak oni si mysleli, że je nějaký nemocný, že se vůbec neusmívá. Teprve později se vyjasnilo, že tak to je a že na Zemi prostě není obvyklé se jenom usmívat. Tak. Pane Roberte, jestli tomu správně rozumím, znamená to, že váš kolega nebo známý byl přímo na jejich planetě? Pane Roberte, no. Pane Roberte, to byl pana známý, či ten, ta osoba, o které pan mluví, byl tak na jejich planetě? Tak, nie mám wątpliwości co do tego. Ten člověk už nežije. Ten člověk už nežije. Zmarl v 2018 roku. Zemřel před 3 lety, ale pan Robert nemá žádné pochybnosti o tom, že tam byl na té planetě. Nawet, żeby była jasność, cienia nie mám wątpliwości, tak? Niech pan przekaże to. Nemá ani stín, pochybností. Ja wiem, że ludzie, którzy to słuchają, mają, no, są zszokowani, tak? No bo po prostu... Pan Robert ví, że ludzie, którzy se to słyszą, tak są trochę szokowani. Natomiast ja dzięki temu, że zajmuję się tym zagadnieniem tyle lat, mogłem potwierdzać, weryfikować przeróżne informacje, które ten człowiek podał i nie miał szansy znać tych informacji. Po prostu no, no wszystko tam się zgadza idealnie. To jest jak elementy jednej układanki, bo w 100% jest to prawda. Także pan Robert, względem tomu, że już się tym zabiwa dalszy dobu, tak był w stawu ověřovat ty informace, které ten člověk podal, a skutečně se to skládá jako pucle do sebe. A pan Robert nemá ani s tím pochybnosti, že by tam byl nějaký problém. Já si to dokážu taky dobře představit. Jenom by mě zajímalo, a možná i diváky, že v podstatě, jestli tam byl plně fyzicky a jak to zvládal ty vysoké vibrace na jejich planetě a jak dlouho tam cestovali, kolik hodin nebo možná minut nebo dní. Takže vzkruče, paní Roberče, jak ten člověk vlastně se přistosoval do toho biča na jejich planetě, jak dlouho trvala jejich droga tam? To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo dobrze pani je zadała. Dlatego, to jest velmi, velmi důležitá otázka, je to dobře, že paní se ptá na to, paní Alpěta. Oni go mogli wziąć w ciele astralnym, wyraźnie mu to powiedzieli, nie byłoby z tym żadnego problemu. Mohli ho vzít samozřejmě jako astrální tělo, nebylo by s tím žádný problém. Ale specjalnie go wzięli w ciele fizycznym, żeby on przez chwilę nie pomyślał, że miał jakiś sen czy coś takiego. Specjalnie go wzięli w ciele fizycznym. Wzali ho specjalnie jako fizyczną osobę, fizyczne ciało, aby on si nie myślał, że żył w jakim snu. Miał też takie kilka momentów zabawnych na tamtej planecie, kiedy oni go szczypali. Na tyle boleśnie, że mu zostawały ślady. Te ślady mu zostały potem, jak on wrócił już na ziemię. Także po to, żeby on sobie przypominał o tym. Przepraszali go za to, ale tak robili specjalnie. Byli takie zábavné, trochu zábavnější momenty, ponieważ oni ho štípali do těla, aby si to, dokonce mu ty znaky zůstaly na těle, když se vrátil zpátky, aby si uvědomil, že teda to není sen, že to je realita. Była taka ciekawa sytuacja, jak wzięli go na ten pojazd, którym leciał na tę planetę. Pojazd w kształcie ogromnej kuli, było około 60 metrów. Ta jej loď była tvaru kulowego, była to koule o průměru asi 10 metrów. A když ho tam vzali na tu palubu, on miał w sobie przeróżnego rodzaju bakterie, wirusy, które my mamy, prawda? Ano. Które mogły stanowić dla nich zagrożenie. Także on miał samozřejmě w sobie to, co mamy i my, to znamená bakterie, viry, coś mogło pro nie znamenat nějaké nebezpečí.
oni go na pokładzie tego obiektu po prostu wyjęli mu duszę z ciała astralne, postawili obok jego ciała fizycznego, a w tym czasie ciało fizyczne było poddawane pewnym zabiegom właśnie oczyszczenia. Także gdyż... Nagle zobaczył siebie po prostu i zgłupiał, tak? Nagle, gdyż był na tej ich lodzi, tak oni mu wyjmuli astrální tělo a to jeho fyzické tělo zatím očišťovali a zbavovali všech problémů. A náhle on viděl sám sebe, což pro něj byl naprosto nezvyklý zážitek. Pierwszy raz w ogóle miał takie, no, miał to opuszczenie ciała, tak? Out of body experience. A oni go uspokoili, że wszystko jest w porządku, nie niepokój się, to po prostu jest chwilowe, żeby ciebie oczyścić, tak? A potem sobie z powrotem cię wsadzimy tam. Także on miał pierwszy zážitek astralnego cestowania a oni go uklidňovali, nie bój się, to jest wszystko w porządku, teď si w tejto podobie. A až očistíme tvoje fyzické tělo, tak se vrátí. Po wylądowaniu na tej planecie musiał uważać na dwie rzeczy. Když přistáli na té planetě, tak musel si dávat pozor na dvě věci. I tutaj też może też ważną rzecz, niech pan powie, jest wiele osób, które podróżowały z Ziemi na różne planety. Nie tylko na tą, ale na inne też. Także, on nie jest jedynym, który był na obcej planecie, ale bardzo podobne miał problemy jak ci inni, których my też znamy. Także on samozřejmě nie był jedynym człowiekiem, który był na innej planecie, ale miał velmi podobne problemy jako ci ludzie, którzy cestowali na inne planety. Pierwsza rzecz jest związana z siłą ciążenia. Dlaczego oni są wyżsi? Dlatego, że jest mniejsza siła ciążenia na tej planecie po prostu. Dlatego są wyżsi, tylko dlatego. Także proč oni są wyżsi? Protože je menší gravitace na jejich planetě. Takže proto mohą być wyżsi. A to byl první problém, s kterým on se setkal. To jest zresztą też powodem, dla którego na Ziemi kiedyś były te ogromne takie dinozaury, że one były tak wielkie. No dlaczego? Dlatego, że siła ciążenia na Ziemi była mniejsza po prostu. Dlatego były tak wysokie drzewa i tak dalej. To my będziemy mieli też taki moment niedługo. To jest taki dowód, proč na naszej planecie kiedyś żyli dinozaury, ogromni dinozaury. A ty stromy wyrosły do ogromnej wyższy. Wracając do ich planety, on musiał uważać, żeby się nie potknąć. Zresztą kilka razy się bardzo potknął, dlatego że no, po prostu siła jest tak ogromna, że go prawda, on nie było musiał, łatwo chodzić. On musiał dawać wielki pozor na to, aby nie zakopł. Sam teda niekolikrát zakopł, ale to potem były problemy, które na Zemi nie zażywał. Ale o wiele większy problem był z widzeniem, dlatego że po prostu nie był w stanie bez okularów tak normalnie patrzeć, bo by stracił przytomność, bo kolory są zbyt intensywne. Proto, że tam są velmi intenzywne barwy na jej planecie, nieco nam tady pípa, tak on musel nosić brýle celą dobu. Protože nebyl stavu vnímat tak intenzivní barvy. Dostal speciální hełm taki z taką zasłoną szklaną i ta szklana zasłona niwelowała to, co po prostu by go nie dało rady, nie wytrzymał. Dostal speciální hełm z takovým štítem skleněným, která snižovala intenzitu těch barev tak, aby on to snesl. Taka ciekawostka, wrócimy jeszcze do tej planety, tylko ja powiem jeszcze o Litwie. Na Litwie jest ksiądz, który był na innej planecie, z bardzo niskiego poziomu. Teďko odbočka trochu. Na Litwie żyje jeden kniaz, który był také na innej planecie, nie tak wysokie úrovně, ale na innej planecie. I też dostał prośbę, żeby kupić okulary słoneczne, przeciwsłoneczne tam, ponieważ by nie dał rady bez tych okularów. To tak po prostu wygląda. A gdyż wiedział, że se na tu planetu, jej planetu, niekoliv na tej dewiątej úrovni, ale na inną planetu, może podívat, tak ho prosili, aby kupił protisluneční brýle. Zawsze, i to też mówię do wszystkich naszych widzów, tych, którzy nas słuchają, jeżeli państwo kiedyś będziecie mieli okazję
udać się na obcą planetę, czego wam życzę. Będziecie musieli kupić okulary przeciwsłoneczne, takie po prostu, bo bez tego się nie da. Takže všichni ti diváci, kteří se na to dívají, aby chtěli by se podívat na jinou planetu a budou mít tu příležitost, tak pan Robertu pozorně na to, že musí mít protisluneční brýle. Zaskočený byl věloma řešami na té planetě. Bardzo wieloma rzeczami. Powiem o takiej jednej z ciekawszych. On był zaskoczony mnoha rzeczami na tej planecie, tedy na tej planecie w 9. úrovně. A o jedné se teď pan Robert zmienił. Pierwsza rzecz jest taka, że myślał, że będzie sensacją, że jego przybycie tam, no nie wiem, będzie jakimś wydarzeniem. Nikt w ogóle nie reagował na jego... No, na to, że on tam jest. On si myslel, že to bude prostě něco, že se tam objeví člověk na jejich planetě, že to bude něco neuvěřitelného pro ně, ale oni naprosto nereagovali a bylo to pro ně normální. Dlaczego? Dlatego, že tam po prostu na tę planetę przybywa wiele różnych istot z innych, mniej rozwiniętych planet. Jest to normalne po prostu. A proč to tak bylo? No, protože na tu jejich planetu přilétává spousta jiných osob. Není to nic nezvyklého a je to pro ně docela normální. Možná by diváky zajímalo, jak to tam vypadalo, jestli bydlí v domech nebo neexistují tam žádné domy. Jak vypadá jejich civilizace? No, paní Alžběta pýta, či tam jsou jakéž domy, jak oni vlastně měškají. Oczywiście są, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ano, są, samozřejmě. One przypominają jajka. Tak jak jest jajko, tak jak się sadza... Vajíčka, ano. Tak, jak się umieści jajko w ziemi, no to ono tak wystaje. Tak, i to nazywają to doko. Doko, tak to się nazywa. Ty jej domy sami nazywają doko, a je to jako gdybyśmy vajíčko zapustili trochu do ziemi. I to też bardzo ciekawie jest zrobione, bo to nie ma ścian. Nie ma ściany takiej, nie wiem, jak na przykład ta filiżanka, tak? Tylko to jest pole. To jest wyłącznie pole siłowe. Takže oni nemají hmotné stěny, jako třeba ten hrneček, na který klepal pan Robert, ale je to silové pole, které ohraničuje to jejich doko. Zaskočilo go to, že po prostu oni nie używają žádných świateł, lamp, po prostu widzą v noci, tak? No, ciemność oni widzą normálně. Velice ho také zarazilo, že oni nepoužívají žádné lampy, prostě vidí i v noci, jak bychom řekli tady. A mají tam vůbec noc, jako máme my, tmu, jako máme tak, my? Tak, mají noc, tak samo jak my, tak identycznie. Takže mají noc, jako my. Mają deszcz padał v trakcie jego pobytu. Deszcz tam padal. A existuje tam fauna a flora? Tak, mają piękne rośliny i piękne zwierzęta. One są większe niż u nas, dlatego że na przykład opisywał, że jest ważka, no prawie że taka jak ptak wielka. Tak? No dlaczego? Dlatego, że tam jest mniejsza siła ciążenia. Tak? A protože jest tam menší grawitace, tak ty zwierzęta, które tam existují, są větší. Na przykład ważka je velikosti pozemského ptáka. Zapierające dech w piersiach kolory były po prostu obezwładniające zupełnie. To, co ho zaskakowało, tak to była ty barwy, które były velice intensywne. A przyjmają strawu? Jedzi? Jestli przyjmają strawu? A czy oni jedzą cokolwiek? Jedzą, tak. Bardzo mało. Oczywiście to jest taka... Na temat jedzenia akurat nie wszystko mu mówili. To też mu na samym początku powiedzieli, że są pewne rzeczy, których mu nie powiedzą. Upewnie na początku mu rzekli, że wszystkie informacje mu dać nie mogą. A także na temat prawie jedla toho wiemy bardzo mało, ale oni dla niego jedzą. Dla niego przygotowali takie jedzenie, przepyszne, bardzo kaloryczne, także on tylko trochę i w ogóle nie czuł głodu.
A to přygotovali do něho. Pro něj připravili určité jídlo, které bylo velmi kalorické, takže stačilo jenom opravdu trochu. Ale v tym jego vůbec jsem měl hlad. W tym jego doko, gdzie spędził, bo tam był tylko 8 dni wyłącznie. Nie można być dłużej, ponieważ nie wytrzymałby tego. Do 9 dni można być tam. Także na tejto planecie jest możliwe być do 9 dni. On tam był 8 dni. A jest to proto, że by tam dłużej nie wytrzymał. W tym doku, w którym on mieszkał, była woda też taka, piją wodę normalnie, tak samo jak my. Aha. I widział jak piją wodę, pili wodę. Nie widział jak jedli, ale widział jak pili wodę, tak. Widział jak piją wodę, ale nie widział jak jedli, także o tym te informacje nie były. No a miał możliwość się dowiedzieć, jak się rozmnożyli? A jakie tam mają wzdzielanie? Takže pytania dvě. Pierwsze, tak. Jak to jest z tym, z ich plcią? To jest dobre pytanie, tak. I jak to jest z ich edukacją? Zacznijmy od tego, to jest bardzo dobre, kolejne bardzo ważne pytanie, istotnie. To jest velice, velice důležitá otázka. Kiedy spotkał się już na statku, kiedy był wzięty na statek w podróży na tę planetę, był przekonany, że leci na planetę Amazonek, ponieważ widział wokół siebie same piękne kobiece twarze. Także gdy ho wzali do tej lodzie, tak on był przeświadczony, że leci na planetę Amazonek, ponieważ okolo niej były same krásne ženské tváře. No, w pewnym momencie zapytał tą istotę, która tam rozmawiała z nim po francusku, płynną francuszyzną, żeby była jasność. On jako skutecznie se odważył zeptat tej bytosti, która z nim mluvila čistą francouzštiną, což byla jeho mateřská řeč. Kde jsou mężczyźni? Dlaczego jesteście... A kde jsou nějaký chlapy? Kde jsou muži? Odpowiedź była bardzo zabawna. Ta istota powiedziała, że dziwi się, że dopiero teraz o to pyta, dlaczego wcześniej nie zapytał. Odpowiedź, którą dostał, była bardzo zabawna. Ta bytost mu rzekła, że se dziwi, że se teprve teď ptá, bo to jako se mohl zeptat dříve. Powiedziała mu, że oni są ludźmi, ale nie ma mężczyzn i nie ma kobiet. Są hermafrodytami, czyli nie mają, mają jedną płeć i drugą w sobie. Także odpowiedź była, że oni mają obie pohlaví w sobie, to znaczy, że są hermafrodytni. Też zapytał, dlaczego w takim razie macie kobiece elementy, mają piersi na przykład, ale też twarze mają takie bardziej kobiece. I też odpowiedź była bardzo ciekawa na to. Także on se dále osmiel zeptat, jak jest możliwe, że teda mają ženské tváře i ženské elementy, na przykład prsa. Rozbawiło to pytanie obcych. Ty bytosti to velice pobavilo, tohleta otázka. Odpowiedziała mu jedna z nich w ten sposób, że no przecież kobiece twarze są ładniejsze, tak? Więc oni jak wybierali, no to lepiej patrzysz na piękną twarz niż na brzydką. Mężczyzny twarz, no to nie jest jakaś, powiedzmy. Także ty bytosti mu rzekli, że dycie przecy lepší se dívat na ženskou tvář, paní jsou hezčí, a že ty mužské tváře tak hezké nejsou. Wszystkie te pytania były z poczuciem humoru, ciepłość, miłość, radość, no to w ogóle jest jakiś, nie wiem, kosmos. No to... velice, a tam bylo vidět při těch odpovědích, jaký mají smysl pro humor, že to bylo všechno velice teplé, milé a zábavné. Tutaj jedna rzecz. Ja kiedy mówię do Państwa, gestykuluję. Ja lubię gestykulować, bo wydaje mi się, że jestem bardziej komunikatywny, jak pokazuję pewne rzeczy rękami, prawda? Także robię to specjalnie. Pan Robert, gdyż mówi, tak gestykuluje rukama, dzielą to specjalnie, a zdá się mu, że to jest lepiej pochopitelne. Oni tego praktycznie nie robią. Oni to praktycznie nie dzielają. Dlaczego? Dlatego, że
całość ich emocji idzie przez aurę, którą oni widzą. Po prostu. A oni tohle to nedělají, protože jejich emoce se zobrazují v jejich auře. A oni tu auru vidí. I on w pewnym momencie dostał dar widzenia aury. Dostał ten dar widzenia aury tylko na 5 dni, z tego co pamiętam. I nagle po prostu jak zobaczył, to po prostu miał takie oczy. No. Dostał od nich dar widzenia aury jenom na 5 dni. A když to viděl poprvé, tak byl z toho naprosto v šoku. Oczywiście bez najmniejszego problemu się porozumiewają telepatycznie, tak? Czyli z nim się raz porozumiewali tak, że on słyszał głos, ale nauczyła się języka francuskiego tylko jedna z tych istot, ale głównie słyszał komunikację telepatyczną, czyli no po prostu też tak, zobaczył, że nie można kłamać w ogóle. Pokud jde o komunikację, tak i on se nauczył telepaticky komunikować, tak jak oni komunikují mezi sebou. Pouze jedna bytost se naučila francouzštinu, aby s ním mohla komunikovat hlasem, ale jinak tam byla komunikace telepatická. Taki na przykład moment, no ja mógłbym tutaj kilka dni opowiadać o jego całej podróży, ponieważ no, mówię, jestem, żyję tym od wielu już miesięcy, wiem wszystko, ale powiem o takim jednym momencie. Tam pan Robert by mógł velice dlouho mluvit o tej jeho cestě, protože tím, že je, má toho plnou hlavu, ale řekneme jenom něco. Mówisz, že v momentě, kdy... Tylko o tym powiem, bo to taká ciekawostka jest. Dobře. Taková zajímavost, jenom tohle to pan Robert powie. Mianowicie tak, on leci tym pojazdem na tę planetę, został wyjęty z ciała fizycznego i jest, może poruszać się po tym pojeździe w ciele astralnym. Oni mu zrobili taką wycieczkę po tym pojeździe. Także gdy, wracimy się do tego, gdy się objawił na tej lodzi a było wyjmuto jego astralne ciało, tak, a to fizyczne ciało było czyszczone mezi tym, tak on se mohl pohybować po całej tej lodzi jako w astralnym podobie, a měl takovou jako exkurzi po té lodi. I v pewnym momencie został zaprowadzony do takiego centrum dowodzenia tego pojazdu, gdzie były jeszcze trzy istoty inne, które tam były nad pulpitami takimi, powiedzmy. No. Takže když přišel do jakoby velína té kosmické lodi, tak tam byly další tři bytosti, kromě Tao, která ho provázela, a takže viděl i další osoby. No i mówi, że po prostu zatkało go, kiedy zobaczył na jednym z takich ekranów cyfry 1, 2, 3, tak jak my mamy, no po prostu. Úplně byl v šoku, když viděl na jednej z těch obrazovek, u které seděli, viděl docela normální naše čísla 1, 2, 3 a tak dále, které oni používají. Oni vyjasnili mu, že cifry arabské nie vymyslili Arabové, tylko jsou po prostu od nich. Tak? No. Takže oni mu vysvětlili, že ty takzvané arabské číslice, jak my jim dnes říkáme, nevymysleli Arabové, ale že jsou od nich. Takže proszę pytać o cokoliv, no, s příjemností odpovím na každé pytanie. No, takže právě na každé. Můžeme se ptát na cokoliv, velice, velice rád bude. Já bych se vrátil ještě k té reprodukci. Jak to tam funguje? Reprodukce, už mluvím, tak, oczywiście. Reprodukce, tak, ciekawe téma. Zacznijmy od tego, że oni nie starzeją się. Wszyscy wyglądają mniej więcej na 20-22 lata, tak jak on mówił. Takže mluvil o tom, že oni všichni vypadají tak na 22-20 let. Od toho musíme začít. Dlaczego tak? Dlatego, że oni po prostu zmodyfikowali swoje ciała. To nie są ich takie ciała, jak zawsze mieli. Zmodyfikowali je i są w stanie je regenerować, także zatrzymali starzenie. Oni prostě swoje ciała zmodyfikowali a są schopni zadržet swoje stáří. I powiedzieli mu, że także mają, także się rozmnażają, bo powiedzieli mu coś takiego, że oni na tej planecie zawsze byli hermafrodytami. Zawsze. Nie było tak, że były dwie płcie
zawsze byli herbaprotektorami. Takže mu také řekli, že na této planetě vždycky byli hermafroditní, nikdy tam nebyly dvě pohlaví, tak jak u nás. I w pewnym momencie był taki dzień, kiedy on został, bo różne miejsca pokazywali mu na tej planecie, różne miejsca, i został zawieziony do takiego rodzaju, no, gdzie mieszkają, większa ilość tych istot mieszka. Także ukazywali mu na tej planecie różne miejsca, a w jednym momencie był w takowym wielkim domie, tedy, kde bydlí víc těch bytostí, než zatím viděl. I přišly dvě istoty, které měly trochu širší biodra. Lekko širší biodra. Přišly dvě bytosti, které měly trošku širší bedra, než ty ostatní. On zapytal, dlaczego? Odpověď byla prosta, ponieważ oni rodili, tak? Rodili děti. Aha, takže ta odpověď, když se na to zeptal, tak ta odpověď byla velice jednoduchá. Prostě rodili děti, ty osoby rodili děti. Ty co więcej, on miał okazję poznać też dzieci, które tam podeszły, też mniejsze te istoty, no, emanowała od nich mądrość, ale były mniejsze, tak? No, dzieci, takže, to prostu, takže on, dzieci. On tam poznal i děti těch osob. Byly to velice zajímavé děti, šla z nich moudrost, ale byly menší než ty dorostlí. Zapytal jich takže o rozmnažanie, no, rzeczy sexuálne, interesovalo go všechno. Tak? Takže ptal se i na sexuální věci, samozřejmě ho všechno zajímalo. Odpowiedź była taka, że absolutnie jest to coś, co oni mogą przeżywać i przeżywają to o wiele pełniej, wspanialej niż ludzie, bo mają doznania obu płci. Także odpowiedź zniela, że oni to przeżywają podobnie jako ludzie, ale mnohem intensywniej, ponieważ mają w sobie obie pohlaví. Ale jak to się odbywa, nie znamy szczegółów, nie powiedzieli mi o tym. Także, ale jak dojdzie do tego rozmnożowania, tak ty detaily nie znamy, to mu nie rzekli. Generalnie na tej planecie jest mało ich ludzi. To nie jest tak jak u nas, że jest po prostu, tam jest to, trochę tak jak na Słowacji, może w Szwecji, no mało, nie jest tak zapełnione, tak? Na tej planecie je podstatně méně lidí než na Zemi. To znamená, že ta planeta není tak zaplněná jako ta naše, dejme tomu něco jako ve Švédsku nebo možná na Slovensku, ale je jich tam podstatně méně. Neudělili mu odpovědi, to jasno mu pověděli, že tego mu nepovědí, jak daleko je ta planeta od Zemi. Ani nie powiedzieli mu, jaka jest liczba, z jakiegoś powodu. Nie potrafię tutaj wyjaśnić, jaka jest ich liczba. Z niektórych důvodów, które nie znamy, mu nie chcieli říct, nebo nie rzekli, kolik ich je a jak daleko je ta ich planeta. Ale my mniej więcej tak wiemy, bo powiem dlaczego, skąd my wiemy, tak? Dobrze? Bo to też jest ciekawe. Ale my víceméně víme, jako to je také velmi zajímavé, proto to pan Robert řekne. Otóż on na dzień przed odlotem z tamtej planety na Ziemię zauważył coś dziwnego, oni byli smutni. Pierwszy raz, bo oni mu nie mówili mu, że odlatuje, ale byli smutni po prostu, nie cieszyli się tak bardzo. Także den przed tym odlotem náhle widział, że zesmutnili. Že nebyli tak pobavení a usmívající se jako vždycky. On zapytal ich, co se stalo, a oni pověděli mu, že vědí, že po prostu se za chvíli rozstají, bo on vrací, bardzo se do něho přivázali. I oni też potrafią no, to přežívat bardzo. Takže on se samozřejmě na to zeptal, proč posmutnili, a dozvěděl se, že oni prostě vědí, že ten druhý den už se musí rozloučit, a protože se velice, velice s ním spřátelili, tak jim to bylo velmi líto, že už musí zase odletět. On zapytal v takém razie, už on nagle se zorientoval, že będzie musiał wracać. To bylo dla niego
potworne, bo był w raju, tak? No, nie był się w stanie z tego pozbierać. Był bardzo smutny też. To když mu řekli, tak on byl velice posmutněl, protože se mu zdálo, že byl v ráji a že by tam chtěl zůstat. A byl tedy smutný z toho důvodu, že se musí vracet. I zapytal ich, czy w takim razie, bo była noc, tego dnia była noc już, bo to było dosłownie na kilkanaście godzin przed odlotem jego, on tylko się przespał i od razu wracał na Ziemię, zapytał, czy może w takim razie zobaczyć, gdzie jest Ziemia wśród gwiazd, tak? Bo normalne niebo z gwiazdami mieli. Jo. Takže to, když se na tohle to ptal, tak zrovna byla noc a on se chystal jít spát a to, potom už věděl, že jakmile se vyspí, tak se bude vracet na Zemi a zeptal se jí, kde je ta naše planeta, jestli mu to můžou ukázat na tom hvězdném nebi. Oni tak jakby čekali na to, věděli, že on může o to zapytat, więc od razu pošli na plážu nad mořem. Jeho dokop bylo nad takým... Oni jakoby byli připraveni na to, tento dotaz. Asi si mysleli, že se na to zeptá, a tak šli s ním na pláž nad mořem. Najpierw pokazali mu také tři bardzo jasné hvězdy, které tam svítily. Napřed mu ukázali tři velmi jasné hvězdy, které svítily. Potom musel spojrzeć v górę, zobaczyć ještě jednu takovou trochę z boku. Takže potom se musel podívat víc nahoru. A musel vidět takovou jednu trochu v boku. I po pravé straně od té gvězdy ještě jednou takovou už napravdu malutkou svěcoucí, to bylo slunce. A ještě dál napravo od té hvězdy, která méně zářila, ještě jednu měl vidět, která ještě méně zářila, a to bylo slunce. My na podstawie tego opisu mniej więcej, bo ja rozmawiałem tutaj z ludźmi, którzy się na tym zdają, no, oceniamy, że to jest jakieś 400 lat świetlnych, 500 lat świetlnych od Ziemi, coś takiego mniej więcej. Zhruba, gdyż tohle to pan Robert dyskutował z ludźmi, którzy się na tom znają, tak, którzy tohle to znają, tak im wyszło, że to asi tak 400 až 500 świetlnych lat. Ale jestli dovolíte, já teď něco dám ze svého. Tahle ta kniha vyšla i v češtině a ten překladatel, který ji vydal, řekl, že tahle ta planeta byla někde v soustavě Sirius B. Když jsem se ptal toho překladatele, kde tuhle informaci vzal, tak on nebyl schopen mi odpovědět. Tak, že to jsou Syriusze. Zgadzam się, wszystko zrozumiałem. Tak. Takže tak, pan Robert tak potvrzuje, že to je za Syria. Určitě by divák ještě zajímalo, jak tam vypadalo jejich prostředí, jestli tam byly nějaké mimo domu, nějaké továrny a jak tam vůbec žijí, jestli teda mají edukaci, čili vzdělání a co dělají celý den a jestli tam mají prostředky, skrze který se pohybují po planetě, to znamená nějaké vozíky, čili jak tam vypadá každodenní život. Takže pytanie je jasné, jak vyglondá jich codenně žitě, či mají jakéž edukácie, jestli pracují, či tam jsou fabriky, jak to vůbec vyglondá? Mogu mluvit tylko o tom, co mu pokazali, bo... No, dozvíme se jenom to, co mu ukázali. Začněme od edukací. Tak, začneme od vzdělání. Nie ma čegoś takiego jak škola. Oni po prostu wiedzę čerpią, po prostu čerpią nagle, tak? Nie ma školy. Takže není něco takového, jako je škola. Oni ty informace prostě čerpají nějakým způsobem. Wiemy, że mają, sami się z tego śmieli, że mają naukowców, tak, ale się z tego śmieli. Tak? Oni se smali z toho a říkali mu, ano, my máme také vědce, ale byli velice pobaveni. Na przykład był taki moment, kiedy on usłyszał dźwięk bardzo dziwny taki, takiego jakby muzyka, coś takiego, no, był zaskoczony wielce tym. Był szokowany tym, że słyszał niejaki dźwięk, nieco jako muzykę, ale
jako nic mu to konkrétně nepřipomínalo, tak z toho byl šokován. Dostal odpowiedź, że są to owady, które pod wieczór zaczynają taki właśnie dźwięk wydawać i tak pięknie grają. Tak. Dostal odpowiedź, że są to, jest to určitý druh hmyzu, který takhle podvečer vydávají tento zvuk a je to jakoby jakási muzika. Jedna z tych istot tak zabawnie odpowiedziała, że ich naukowcy twierdzą, że po prostu mogłoby być tak, że te owady przestaną grać, ale według ich teorii raczej powinni grać. Także to też nie wszystko wiedzą. Tak? To jest super. Także dostał odpowiedź taką od jejich wiedców, že bylo by možné ten hmyz odnaučit těmto zvukům, ale že by to tak mělo zůstat, že je to pěkné. Poruszają się po, tak, mieszkają w tych doko. Oni bydli v těch vajíčkách, v těch doko. Pomiędzy doko poruszają się pojazdami, które są bardzo ciekawe. Tutaj może też Państwu powiem o tym. A mezi těmito domy, vajíčkovými domy, se pohybují na takových zvláštních létajících přístrojích. Najbardziej popularnym jest coś w rodzaju takiego pasa, który się zakłada. Oni to nazywają latolak. I ten pas tworzy taką po prostu pole wokół i jest tak, jakby człowiek leciał w powietrzu, a tak naprawdę no, jest to urządzenie, tak? Także jedna z tych prostředków, które im dovoluje létat, je jakýsi pás, který vytváří určité pole a to jim dovoluje létat na delší vzdálenosti zřejmě. A nazywają to latola. On to tak wygląda, że dostał do ręki coś w rodzaju takiej gruszki. Oni specjalnie dla niego zrobili tą gruszkę mniejszą, no bo wiadomo, że oni są więksi, tak? Także on dostał do ruky taką jakąś gruszkę, nieco podobnego jako tvaru jako je hruška a samozřejmě to udělali pro něj menší, protože je jasné, že oni jsou větší, takže on by to nemohl používat. To je... Prędkość poruszania się to jest mniej więcej tak, jak on oceniał 300 km na godzinę, mniej więcej maksymalna, tak? Takže ta rychlost, jak s tímto prostředkem, s tímto pásem létají, tak je zhruba asi 300 km na hodinu, tak se mu to zdálo. On marzył, żeby tym polatać, dostał taką możliwość już po kilku dniach. Na początku miał kłopot ze sterowaniem, bo naciskał za mocno i wyrzucało go, także, w dół leciał, także miał kłopot z tym. On chciał tym latać, a gdy dostał to zařízení, tak velice wielką silą to stisknął, no a miał z tym wielkie problemy. Než se naučil s tímto prostředkem létat. Byl taký moment, kdy on letěl na vysokosti okolo kilometra, dosyć vysoko i letěli bardzo szybko i mówi, že v ogóle nie czuł wiatru, bo to pole po prostu blokuje wiatr. Tak? Říkal také, že letěli asi tak kilometr nad jejich povrchem, ale letěli velmi rychle. A on necítil žádný vítr, žádný vzduch, který by ho ovíval, protože to pole, které bylo vytvářeno, tak tyhle ty vlivy prostě eliminovalo. Pomiędzy tym miejscem lądowania tego obiektu, którym przybył na ich planetę, a jego doko, to była większa odległość i pokonał to taką platformą ruchomą. Otwartą platformą, która też jakimś polem była otoczona i ona szybciej przyleciała po prostu. Ona była okrągła, miała siedzenia wokół, on siedział tutaj, druga ta istota siedziała tutaj i ta platforma po prostu błyskawicznie doleciała do jego doko. To był jeden prostředek létající. A druhý byl taková jakási platforma pro dvě osoby, která byla také obklopena určitým polem a tam to létalo prakticky podobně jako ten,
indywidualny prostředek. On na samym początku, jak zobaczył, jak oni latają tym latolakiem, po prostu myślał, że oni tak się latają jak ptaki, tak? Dopiero potem mu wyjaśnili, że to jednak jest urządzenie, że to trzyma, to nie jest tak, że oni mogą latać, bo nie mają takiego, nie mają na tyle energii, żeby tak latać. Oni się lewitują, to lewitują powoli, no po prostu to nie jest tak. Także, gdy się poprawę widział, jak latają, tak sobie myślał, że umí létat jako ptáci. Jenže potom mu vyjasnili, že ne, že pokud levitují, tak musí velice pomalu a že k tomu používají prostě technické prostředky, které mu potom popsali. Může by určitě zajímalo, jakým způsobem letají. To znamená, jestli používají nějaké palivo anebo antigravitační formou letají. No, tak jakým šrotkem, jaký je napęd vlastně těch šrotků v jejich latający? Oczywiście, już Państwu mówię. Tutaj też dobrze, że Pani poruszyła ten temat, bo to jest też ważne, co powiem, ponieważ oni bardzo dużo mówią o Ziemi, o nas. To jest bardzo istotne. Także to jest dobrze, że tahle ta otázka padla, protože oni mluví také velice často o nas. Jako u nas na Ziemi? Oczywiście, że to jest antygrawitacja, oczywiście, że jest to jakaś nieprawdopodobna energia, zupełnie dla nas niepojęta, ale on nie dostał szczegółów technicznych tego. Także ano, jest to jakaś antygrawitacja, ano, jest to nieco, co się opiera o tu jej planetu, ale żadne dalsze detaily nie dostał. Opanowanie tej energii wymaga po prostu już takiego stopnia rozwoju, że no, poza naszym zasięgiem jest nawet zrozumienie tej technologii. To jest jak magia dla nas, prawda? Pro nas jest to jako magia, prostě zvládnutí této energie tak, aby se dalo pomocí ní lítat, tak je to skutečně pro nás jako kouzlo. Ale była taka śmieszna sytuacja w jego doko, dlatego że było miejsce, skąd on brał wodę. Zresztą to bardzo śmiesznie wyglądało, jak łabądź taki. Mm-hmm. I z pyska mu leciała woda z dzioba. A on, żeby ta woda leciała, wystarczyło, że wsadził nogę pod tego łabędzia. Tak? Bardzo ładne urządzenie takie. No, tak, zainteresowało go to. W tom jego domu było takie zařízení, które generowało wodę, którą on pil. Stačilo, bylo to ve formě jakési labutě a stačilo dát nohu pod tu labuť a už z toho zobáku tekla voda. Voda byla přepyšná, no cudovná v ogóle, no, byl zachvycený tom vodou. Zapytal jich, skąd tom vodu vzorom, či z zemi jakąś, či což, zapytal jich o to. Ta voda byla velice dobrá a skvělá a proto se jich zeptal, kde oni berou vlastně tu vodu. Jestli ze země, nebo bardzo ich rozbawiła ta wiadomość. To pytanie w ogóle bardzo ich rozbawiło. Byli velice pobaveni tím, co dostali za otázku. Bo myślał, że jakaś tam idzie rura, no wiadomo, tak? No bo my musimy rurę wbić w ziemię, żeby ciągnąć tą wodę. Ano, my samozřejmě musíme rouru zatlouc nebo nějak do země, aby jsme tu vodu dostali. Odpowiedź dostał taką, że po prostu z powietrza, że to urządzenie przetwarza powietrze na wodę i nie jest to żaden problem. Zmiana jednej materii na drugą. Oni by řekli, że zmiana jednej hmoty na drugą, że to není vůbec žádný problém, že to berou ze vzduchu a to zařízení prostě tuhletu vodu generuje. I zapytał ich, tak. Zapytał ich, co na Ziemi w takim razie, co my powinniśmy robić, bo przecież my zabijamy Ziemię ropą. On se ich zeptal, a co my teda na Ziemi mamy działać? Odpowiedź była bardzo prosta. Powinniśmy być na silnikach wodorowych, na naszym etapie. Tak? A jej odpowiedź była bardzo jednoduchá. Měli bychom být na vodíkových motorech na naší úrovni. Oni twierdzą, že technologia je na Zemi taká, že oni vědí o tom, že je ta technologia i oni vědí, že tato technologie už na Zemi je. Výborně. Ještě bych měla jednu otázku. Tak. Co dělají celý den? Čím se zabývají? A jak vyglądají k žitě povšedne? Čím se zajmují?
udzielili mu odpowiedzi, a powiem, jeszcze zanim powiem, to o jednej scenie powiem, kiedy leciał pomiędzy, on leciał do, na Wyspę Siedmiu Doko, był taki moment, kiedy on poleciał na Wyspę Siedmiu Doko. Najpierw si řekneme něco, on letěl na takový ostrov, který oni nazývají ostrov Sedmi Doko, byly to sedm těch budov. Ponieważ on był w kilku miejscach, tak jak powiedziałem, więc podczas tej podróży zauważył coś ciekawego i dziwnego. Takže on byl v několika místech na té planetě a viděl tam některé velice zajímavé věci. Poruszał się mniej więcej na wysokości około 30 metrów nad ziemią leciał. Obok leciała jego opiekun, czy opiekunowie, bo on chyba leciał wtedy chyba albo we dwie osoby, albo we trzy. Chyba we trzy osoby z nim leciały. On, gdyż leciał tam na ten ostrow, tak byli we výšce asi 30 metrów, a vedle niej letěli dwie nebo trzy bytosti, które se o niej starali. I zobaczył niezwykłą scenę z góry, mianowicie była plaża. A na tej plaży... Widział nieco velmi zajímavého z tej výšky. Byla tam pláž a na té pláži... Było kilka tych istot. Część pływała, część leżała, no tak jak my się opalamy. No. na té pláži byly prostě ty bytosti, některé se jakoby koupaly, některé se jakoby opalovaly. Vypadalo to, že se opalují. Nie tego się spodziewał. Odpowiedź dostał bardzo, bardzo jasną i prostą. Takže samozřejmě byl šokován tímhle tím, co viděl, protože se to vůbec nemohl představit, že by to takhle bylo i tam. Odpověď dostal takovou, že vypočívají, že to, tak, to je normální, no, je to vypočinek po prostu. To je prostě jejich odpočinek, to je normální. Zobaczyły zresztą, te istoty zobaczyły, jak oni lecą i zobaczyły, że on jest po prostu mniejszy od nich trochę, tak? Od tych pozostałych, więc były trochę zdziwione, patrzyły się w górę. A także, gdyż widzieli, że tam leci niejaka skupina, tak také si ty osoby na pláži, nebo ty bytosti na pláži všimli, že jedna z těch letících bytostí je menší, takže ze zájmem pozorovali celou tu skupinu. Niezwykłe jest to, że z tego, co się dowiedział od nich, tam jest jakiś podział, czyli można sobie wybrać na przykład bycie w grupie, która pomaga Ziemi, tak? Jest taka grupa. Je možné, kolejna grupa, jakoś tam się dzielą. Prostě oni se nějak dělí, může být skupina, která pomáhá Zemi, může tam být skupina, která pomáhá jiné planetě, tímto způsobem se dělí. Nemají kina, nemají televizi, nemají radia, jsou přešťastliví. Nemají ani kino, ani televizi, ani rádia, jsou šťastní. Oczywiście nie mają chorób, tak? Nie mają żadnych chorób, nie mają bólu. Velice šťastní, nemají ani choroby, ani bolesti. Bardzo ciekawe na przykład zwierzęta, a właśnie, bo o zwierzętach może jeszcze dwa słowa powiem na tej planecie, bo to też jest ciekawe. A można jeszcze trochę o zwierzętach, to jest takie zajmowe. Zatkało go, jak zobaczył krowy. Takie same. Po prostu... Krowa jak u nas. Tak? Był úplně szokowany, tak. Gdyż widział takie krowy. Normalną krowę, no, takie krowy. Trochę większe. Samozrejmie większe. Też rozbawiło ich bardzo to jego reakcja, no ale no, trudno się dziwić, że miał taką reakcję, tak jak zobaczył krowę. Także je to velmi, velmi pobawiło, że miał taką reakcję, gdyż widział to, co zna. Odpowiedź uzyskał, też ich to rozbawiło, była taka, że no dlaczego się tak dziwisz? No krowa to krowa, macie wy krowy, my też mamy krowy, tak? To nie jest to nic nadzwyczajnego. A velice je pobawiła ta otázka, odpowiedzieli, no vy máte krávy a my máme taky krávy. Není to nic nezvyklého. Ale evidentně to, co je v Indiách, že krovy jsou uvažané za święte zvěřenta, na pewno má to związek taky, že ktoś z Indii byl kiedyś wzięty tam na tej planecie, bo oni biorą jedną osobę na 100 lat mniej więcej. Jedną osobę co 100 lat biorą tam. Takže to je velmi zajímavé prostě vysvětlení toho, proč jsou v Indii krávy posvátné. Protože oni berou na svoji planetu jednu osobu za zhruba 100 let a pravděpodobně někdo z Indie byl na té jejich planetě a tam viděl
ty krávy a od té doby jsou ty krávy posvátné. Też widział coś, takie delfiny troszeczkę przypominające, prawie identyczne jak delfiny też, takie płynęły i viděl v tom moři taková zvířata, která velmi připomínala delfíny. Nazwa mi wyleciała z pamięci, ale też one się nazywają jakoś bardzo szczególnie. A mają proto niejakiej nazwy, który się pan Robert teď pamatuje? I zwierzęta te no, są po prostu, no nie ma agresji tam, nie boją się niczego, także jakby się w ogóle... Na tej planecie nie jest żadna agresja, także te zwierzęta między sobą nie bojują ani z ludźmi. Prostě agresja tam není. Takže jest cieplej, ani jest cieplej niż u nas. Jest cieplej niż u nas troszeczkę. Troszeczkę cieplej. Jest tam trochę cieplej niż u nas. Tak. Czyli taki jest klimat po prostu, no, no i to w zasadzie powietrze, no, mówi, że no, to nie był w stanie się przestawić na... Miał w ogóle depresję po powrocie, bo no, wiedział, że z raju wrócił do... No. Ten vzduch, který tam byl, prostě byl výborný. Když se vrátil zpátky na naší planetu, tak nebyl stavu se znovu přizpůsobit a měl z toho velké deprese. Měla bych ještě jednu otázku. Pokud oni se starají a nějakým způsobem chrání planetu Zemi a lidstvo, takže určitě znají budoucnost lidstva. Ptá se taky na budoucnost naší planety, jestli jednou budeme žít podobně jako oni tam? No, takže očiviště on chyba zapytal jich tež o to, jaká je přišlost našej Zemi. Tak, očiviště. Jestli będziemy kiedykoliv žili tak, jak oni teraz žijou. To dojście do ich poziomu, do 9. poziomu. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, że my tam dojdziemy. To nie, po prostu, ale powiedzmy, że to jest możliwe, tak? Trudno mi sobie to wyobrazić. Do ich poziomu. Ciężko si możemy przedstawić, żebyśmy kiedykolwiek doszli na tą úroveň 9, do tej jej úrovně, ale dejme tomu, przedstawmy si, że to jest możliwe. My jesteśmy na takim poziomie, że mamy mieć teraz lekcję taką, że mamy być przekonani, że jesteśmy sami we wszechświecie. To jest dla nas etap potrzebny, tak? Oni mogliby to zmienić. Tak, ale tego nie zrobią, bo jesteśmy na tym etapie. My jesteśmy proste na etapie, gdy si mamy myśleć, że jesteśmy jedyni w całym wesmíru. Jest to proste potrzebna etapa pro nasz rozwój. I dokładnie tak wygląda to wprowadzanie takich cywilizacji na niskim poziomie jak nasza, tak? Czyli mają opiekunów, które ich wprowadzają w kolejne etapy. Następnym etapem będzie uświadomienie ludzi, że nie jesteśmy sami. Ja nie wiem, czy my nie jesteśmy właśnie na tym etapie, patrząc na to, co się dzieje z Pentagonem, z UFO, z tymi wszystkimi rzeczami, że jakby ten proces się zaczął. Także ten postup jest jasny, není to jenom na naszej planecie Zemi, ale i na jiných planetách této úrovně. Ten skok další nebo ten rozvoj další bude v tom, že se dozvíme, že nejsme sami ve vesmíru. Pan Robert myslí, že to má něco společného s tím, co se teď objevuje za informace z Pentagonu a z jiných zdrojů, že UFO opravdu existují a tak dále. Kluczem jest oczywiście przebudzenie duchowe. To tylko wyłącznie, oni tylko o tym mówią. To jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz. Tak? A ten klucz jest samozrejmie, że się musimy dostać na wyższy duchowni úroveń. To jest klucz ke wszemu a to jest podmínka k tomu, abyśmy się trochę rozwinuli dalej. On miał takie spotkanie z istotami jeszcze potężniejszymi niż oni. Siedem istot jest. Siedem istot. Nazywa się Taori, że są takimi duchowymi przywódcami. On se setkal z wódcy na této planetě. Je to sedm takových bytostí, které oni nazývají Taoli. To oni dali mu między innymi na te 5 dni dar języków i dar widzenia aury. Dwa dary dostał. Od Taoli dostal prostě ten dar, že rozuměl jejich jazyku
A i že viděli auru na těch pět dní. I to spotkanie, bo v pewnym momencie poleciał na tą wyspę Siedmiotoko, żeby się spotkać z nimi. To spotkanie było po prostu no, dla niego największym przeżyciem w życiu. Mówi, że nigdy z taką potęgą nie... Czuł po prostu potęgę od tych istot. Taką. Także on sam říkal, że taką moc a sílu, którą cítil z tych Taoli, z tych sedmi, když tam přiletěl na ten ostrov sedmi Doko, takže to nikdy nezažil a že to byl ohromná záležitost pro něj, ohromný zážitek. V čase tego spotkania usłyszał niesłychane rzeczy od tego teorii, ale jedna z nich, może ja tutaj powiem, bo to jest ciekawe, co jest wielkim problemem na Ziemi. Takže jedna velice zajímavá věc, kterou se dozvěděl od těch Taoli, od jednoho z těch sedmi, ta se týkala země. Tak, oczywiście mówili o używkach, także to jest bardzo, bardzo, bardzo niedobre, ponieważ to niszczy budowę naszego ducha, tak, naszej aury. Mówili samozřejmě. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. O używaniu różnych drog a alkoholu, coś niczy naszą duchowni uroweń, ale jeszcze jedna gorsza rzecz. Mówili, że najgorszą rzeczą jest hałas, że my po prostu musimy coś z tym zrobić, bo my nie przykładamy do tego wagi, a to tak niszczy nasze ciało astralne, że... Mówili o tym, że ten hluk, w którym my żyjemy, a na který jsme si zvykli, tak ten hluk je něco hrozného a ničí to naše astrální těla. Ten Taori dal taký příklad, který já Państwu też powiem, tak? Ponieważ no, on bardzo obrazowo mówił, to są ludzie, no. Oni normálně rozmawiają, normálně mówią. Powiedział o dyskotece. O dyskotece powiedział. Ten jeden z Taori mluvil, no to jsou normální lidé, mohou se objevit jako normální lidé a mohou mluvit jako lidé a také mluvil o diskotéce. Powiedział, že ludzie, gdyby ludzie byli świadomi tego, jakie zniszczenia powoduje taki hałas, jak jest na diskotece. Kdyby si lidé uvědomovali, jaké škody dělá na našem těle, na našich tělech, tedy ten hluk, který je na diskotéce. To by bardziej się bali tam iść, niż gdyby tam był pożar po prostu. I gdyby ta dyskoteka płonęła. Bardzo takie obrazowe porównanie dał. Gdybyśmy o tomhle tom wiedzieli, tak byśmy się velmi báli jít tam a byłoby to nieco jako, że tam przecie nie pójdziemy, tam jest pożar, tam nie będziemy chodzić. Ich wiedza o najmniejszych szczegółach. Ja mówię, no nie tak sobie wyobrażałem UFO, wiedzę istot obcych, no myślałem, że tam coś patrzą na, z tego spotka, co tam się dzieje, ale to mnie po prostu no, rozjechało. Tak? Ja nie tego pan Robert si nigdy nie przedstawował, że to bude takto fungować. Prostě myślał si, że oni letají na tom talíři, dívají se na tu zemi, zbírají informace, ale to, że oni prostě všechno vědí, o nás a o našem životě, tak to si pan Robert nikdy nepředstavoval. Já bych měla ještě poslední otázku. Ostatně pytání. Proč se pýtat, jasné, oczywiście. Jaký mají postoj k tomu, že vlastně my tady jíme maso, to znamená, že pojídáme bytosti. Bytosti stejné, jako mají oni na planetě. Jak se k tomu staví? Jak to vnímají? Jak oni vidí to, že my tu jeme měso, to značí kavalky těch istot, které oni tež mají na planetě. Jak oni na to patří? Patrzą na to oczywiście źle. Nie ma prawa żadna istota żywa zabijać istoty żywej, chyba że jest to instynkt i zwierzę zabija zwierzę, ale w momencie, kiedy jest świadomość boska, my taką świadomość mamy,
nie możemy zabijać niczego, oczywiście. Także oni nas se na to dívají velice zle, protože vědí, že dochází k zabíjení těchto zvířat a je to pro ně velký problém na zemi. Ale wyjaśnili mu też bardzo ciekawą rzecz, że patrzą na to poprzez reinkarnację, poprzez wędrówkę dusz, która jest oczywiście, tak, to jest oni tam vidí ale svazek také z reinkarnací duší, takže to je pro ně jasné, že tam je nějaký vztah. Powiedzieli mu coś takiego, tutaj też może zacytuję z pamięci, że w momencie, kiedy człowiek sobie uświadomi, że sam jest elementem tej boskiej gry inkarnacyjnej, przestanie być tak agresywny, jak jest. Przestanie zabijać istoty. Także wyświetlili mu, że aż się człowiek uświadomi, że jest jednym z elementów tej reinkarnacyjnej gry, która się tady odbywa, tak si uvědomí, že nemůže být tak agresivní a přestane ty zvířata zabíjet. Bardzo ciekawe doświadczenie z nim też zrobili. Nie wiem, czy to mam mogę opowiedzieć, czy jeszcze jest czas na to. Jeśli máme čas, tak pan Robert by řekl jeden zajímavý příklad, který pro něj uspořádali. Mianowicie w pewnym momencie wzięli go na takie doświadczenie pewne, żeby sam zobaczył, dlaczego tu jest, skąd się tutaj wziął. Więc... Wzali ho na prostě tam, gdzie, aby się uświadomił, proč tam jest na tej planecie. Pod nadzorem tych istot nagle zobaczył swoje wcielenia wcześniejsze. Po prostu 80 wcieleń. Ty bytosti mu náhle ukázali jeho předchozích asi 80 vtělení. To nebyly jakieś vtělenia nadzwyczajne. No, byl taký moment, kdy byl górnikiem v Němčech, zamordoval ženu připadkem, co pravda, ale takový měl... To nebylo nic zvláštního, prostě on například jedním tom vtělení byl horníkem v Německu, jako určitým náhodou zabil svoji ženu. Ale byl też księżniczką na kontynencie Mu, czyli tym wcześniej, który był tutaj. Ale byl také princeznou na kontynentu Mu. I to taka była jedyna niezwykła, taka rzeczywiście, że on faktycznie... To pro niej była właśnie jedyna... Ale pozostałe wcielenia były takie zwykłe, normalne życie, jak my mamy tutaj. Ale ty dalsi wcieleni były takie normalni. No, my powiedzieli mu już, kończąc ten wątek, że jest coś takiego, że istoty z wyższych planet świadomie inkarnują się tutaj, schodzą tutaj. Takže řekli mu jednu zajímavou věc, že určité bytosti z vyšších planet se inkarnují zde na Zemi. One jsou v pełni monitorované přes tu grupę těch istot. Oni vědí, kde ty osoby jsou. Prostě vědí o tom. Takže tyhle ty inkarnované osoby samozřejmě jsou známé a oni vědí, kde jsou tady na Zemi? Zadaniem tych inkarnowanych, oni nawet to nazywają takim słowem, też mi to z pamięci uciekło, ale takie jest słowo, jakoś to nazwali. Zadaniem jest takim, żeby pomagać ludzkości właśnie teraz w tym przejściu na ten kolejny etap. Tak? I wiem, że takich osób jest jakaś ilość na Ziemi, liczba, jaka, nie wiem. Je určité množství takových lidí zde inkarnovaných na Zemi, teda spíše bytostí inkarnovaných do lidí na Zemi. A jako kolik je jich, to pan Robert neví, to nebylo řečeno, ale zadáním těchto bytostí je, inkarnovaných bytostí, je pomáhat v rozvoji zde na Zemi. Měla bych možná úplně závěrečnou otázku a už teď se těším na pokračování s vámi, protože vaše povídání je nesmírně zajímavé a obrovským přínosem pro nás, pro všechny. Takže, paní Roberče,
Może na zakończenie, właśnie tego, tej sesji. Oczywiście pani Elżbieta cieszy się na kontynuację, bo to jest bardzo, bardzo, to są bardzo dobre informacje, które pan nam tu podawał. Najważniejsze, nie ma nic ważniejszego. No. Są to najważniejsze informacje, nic ważniejszego není. Tak. Rozhodně. A měla bych poslední otázku. A sice, když nejenom giganti a další jiné bytosti zakládali tuhle civilizaci, bylo to v plánu, že tak hluboko klesneme, že se tady budeme navzájem pojídat a že se budeme navzájem ničit a zabíjet. Bylo to v původním plánu? Takže pytanie jejich programu. Pytanie je očivisté, bo byl jakýž plán s rozvojem člověka na tej zemi. I či v pláně bylo tež to, že my budeme v stanie jeden druhého zabíjať, niszczyć przyrodę, naturę i tak dalej. Czy to było w tym planie, którym oni nas tu jakby założyli? To jest też bardzo ważne pytanie. Dobrze, że ono padło. Bo jest to ono wyjaśni coś. Bardzo dôleżyta otázka. Dobrze, że padła. Można pomagać, wspomagać, ale nie można zmieniać. Takie są prawidła wszechświata, tak? Je można pomagać, ale není można zmienić. Takowe są prawidła kosmu. Sytuacja na Ziemi w fatalnym kierunku poszła, tak? Bardzo złym. Nie ma wątpliwości. Nie są tego świadomi. Ten smier rozwoju na Ziemi je fatalny. Prostě není w porządku. A o tom nemáme žádný pochyby. Natomiast na planetach na poziomie barbarzyńskim to się bardzo często zdarza, tak? Nie jesteśmy wyjątkowi tutaj. A na tej úrovni jedna můžeme to nazvat dokonce barbarské úrovni. To není nic dziwnego, že se tohle děje. A oni mu zrobili na tej planecie, oni specjalnie zaprosili jeszcze jedną istotę z zupełnie innej planety, która wyglądała w ogóle cudacznie, nazywał się Arki. Sprowadzony specjalnie dla niego. W dobie, gdy on był na tej ich planecie, tak oni pozwali jeszcze inną osobę z innej planety, która wypadała velice podziwnie pro niej, a menowała się Arki. Ich cywilizacja i nasza, choć ich jest oczywiście, mają latające spotki i tak dalej, ale mniej więcej jest ten sam poziom, jeżeli chodzi o, no wyżej jest, bo widzą aurę, no ale cały czas jedynka, tak? Ta Arkiho cywilizacja już używa latający talierze, a widzi aurę, ale pořád je to úroveň číslo jedno. Kiedy Arki opisywał mu problemy jego planety, jego świata, to ja tak jakbym słyszał o Ziemi, także to... A gdyż ten Arki z nim mówił o tych problemach, które jej planeta musiała przekonać, tak, a które prożywali na tej jej planecie, tak mu to przypadało jako, że mówi o historii Ziemi. Chęć posiadania jak największej liczby przedmiotów, władza jakaś, oni to jeszcze mają. A mimo, że latają spotkami, mimo, że odwiedzają Ziemię, sobie wyobraźcie, tak? A mimo wszystko mają te problemy. Przedstawcie sobie, że oni latają i na Ziemi, mają latające talierze, ale i w ich cywilizacji pořád je ta chuť się obklopować co największym počtem věcí. A mieć wielką moc a podobnie. Ale nie ma możliwości, żeby byli zagrożeniem dla Ziemi, dlatego że ci najwyżsi są strażnikami, którzy na to nie pozwolą. Ale určitě, prostu... určitě możemy być spokojni. Nebezpečím pro naši zemi. Můžeme být zcela klidní, protože ti ze zhora se to hlídají. Ten system działa perfekcyjnie, jest sprawdzony przez miliony lat rozwoju. No, tutaj możemy być spokojni. Ten system, který oni
který oni provozují, je starý miliony let a je to opravdu všechno vědí, jak se to rozvíjí, takže můžeme být v klidu. Dobře, ale stále ještě by mě zajímalo, jestli když zakládali život na planetě Zemi, jestli naplánovali tuhle obrovskou, ten velký toto barbarství, kterým žijeme, anebo se to vymklo mimo spod kontroly a stalo se něco, co oni původně nenaprogramovali, nenaplánovali. Takže tu chodí o ten sam počátek, plán, že či oni připuštěli, že Země zejde na takovou barbařínskou, na ten požom barbařínský, kterým teraz my žijeme. Tego nie wiem, nie przypominam sobie w tej wiedzy, którą mam od tej historii, czy padło takie pytanie do nich, nie powiem szczerze. Prawdopodobnie pan Robert tohle to neví, nemůže odpovědět, vůbec si nepřipomíná, že by se ten cestovatel tam jich ptal na tohle tu otázku, takže nemáme informace. Samą historię Ziemi oczywiście poznaliśmy dzięki nim bardzo dobrze i no jest bardziej skomplikowana, to jest zupełnie, możemy na oddzielną tutaj się spotkać. Skąd my żeśmy się wzięli, dlaczego są czarni, dlaczego są żółci, dlaczego są biali, to jest dopiero historia niebywała zupełnie. Takže můžeme samozřejmě pokračovat, kde oni tu historii Země dobře znají a proč jsou tady černí lidé, bílí lidé, žlutí lidé. Tohle to všechno bychom se od nich mohli dovědět. Mě v podstatě jenom zajímalo, jestli se cítí spolu zodpovědní za to, jak my tady žijeme, anebo jestli v podstatě to neřeší a nechávají to nějakému volnému vývoji. Víte, jak to myslím? Takže to, paní Alžběta pytá, či poprostu oni měli v pláně, že Země zejde na taký požar barbařinský. Rozumím, povím państwu to, co já uvažám. Tylko to je moje zdanie. Teď pan Robert mluví sám za sebe. Nespodziewali się tego, že to půjde tak v kierunku. Oni nepředpokládali, že to takto půjde. Že była ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o widzenie przyszłości. Oni też nie widzą powyżej 100 lat, mają listę. To 100 lat bez problemu. Powyżej 100 lat mają problem. O przyszłości pan mówi, tak? Tak, że oni też nie widzą na przykład. On pytał ich o początek wszechświata, czyli moment wielkiego wybuchu. Jasne. Oni mówią, że nie są w stanie się cofnąć, że to jasne. Są jakieś inne istoty duchowe, które byłyby w stanie. Oni nie mają też ograniczenia. To jest też w ogóle fantastyczne, że oni się nie mówią, że wszystko mogą. To jest niebywałe, tak? Oni, to są bogowie, ale mają ograniczenia. To jest ciekawe. To są, także jest to bardzo zajmowe, protože oni, sice pan Robert je poważuje za bohy, ale i oni mají svoje limity. Třeba vidí do budoucnosti nebo do minulosti jenom 100 let zpátky nebo dopředu. A otázku na samotný začátek vesmíru, jestli byl nějaký velký třesk a podobně, to oni nemohou odpovědět. Jsou samozřejmě bytosti, které i tohle mohou odpovědět, ale ti, kteří bydlí na té planetě, kde on byl, tak to mezi ně nepatří. Kończąc ten wątek, bo to ważne zdanie. W tym świecie materii, w takim, gdzie jest to, prawda, latający spodek, ziemia, nic więcej wyższego nie ma niż oni. Oni są na szczycie, ale są światy duchowe, które no i to już jest zupełnie inny świat. Tak. Oni mówią, że nawet nie ma w ogóle co porównywać. Abyśmy skończyli tuhletu wiec, prostě v tom hmotném světě, v kterém máme ty šálky, stoly, ty podšálky a podobně, tak oni jsou nejvýš. Ale to ovšem neznamená, že ještě nad nimi nejsou ty duchovní světy. Ano, jsou a tam by tyto informace mohly být. Dobře.
Úplně závěrečná otázka, to už je opravdu poslední. Myslím, že pan Urban už je vyčerpaný tlumočením. Ne, mě to docela baví. Já si myslím, že nás všechny to baví. Protože už říkáte asi čtvrtou závěrečnou otázku, tak pokračujte. A ono to téma je tak zajímavý, já vím, už je hodně hodin, skoro 2 hodiny si povídáme, ale mě to prostě nedá a určitě, jestli vy budete ochotný, tak vás znova pozveme na rozhovor, protože to téma je nesmírně zajímavé. Ale úplně závěrečná otázka. Když bychom je poprosili o pomoc, aby naši civilizaci nějakým způsobem pozdvihli, pomohli se dostat z toho marazmu, přišli by na pomoc nebo nějak, zasáhli by nějakým způsobem? Jasné pytanie. Či oni jsou v stanie nám pomoct? To znači dostať se z tego marazmu, z tego barbařinstva na jakąś wyższy poziom. Ciekawe pytanie. To jest bardzo zajmowa otázka. Powiem Państwu coś, co może, tak się zastanawiam, czy Państwu to mówić, czy nie, ale już to powiem. Otóż jestem przekonany, że wiem, jaki ma być ten następny etap i mam w nim jakiś mieć udział też. Jestem o tym przekonany. Pan Robert je přesvědčen o tom, že on ví, jaká má být ta další etapa a je přesvědčen o tom, že... Skromná bude rola moja v tom všechno, že tam bude mít svoji roli, vím, jaký mají pomysl na to. Velmi skromnou roli, ale... I bude to nedługo, bardzo. Bude to związane z czymś, co będzie na całym świecie też. Nie będzie lądowania, żeby była jasność. Nebude to žádné přistání, ale bude to zanedlouho, bude to na celém světě. Kiedy oni go wzięli na tamtą planetę, znali przyszłość, jego śmierć, wszystko zobaczyli sobie, jak wygląda jego życie. Když ho vzali na tu svoji planetu, tak samozřejmě viděli, jak to bude s ním dál, protože vidí zhruba těch 100 let dopředu, jak bude jeho život vypadat po návratu, jaká bude jeho smrt. Wzięli go po to, żeby on opowiedział to, co Państwu dzisiaj opowiadam. Oni tylko ho, po to. Oni ho wzali jenom proto, aby pan Robert mohl nám dnes tohle to všechno říct. I to był. On nawet powiedział bardzo ciekawą rzecz, że oni jak coś planują, to planują co do sekundy, tak? Że jakby tutaj, jak miał wydać coś, to miał wydać właśnie co, wiedzieli o tym. No, to jest nie do pojęcia umysłem. Proste my asi ciężko dokážeme pochopit, że oni to planują proste co do minuty, że wiedzi, co se bude dít, ale my to asi ciężko dokážeme chápat. On zmarł w roku 2018, ten człowiek zmarł, natomiast ta wiedza jest ten teraz w naszych rękach. Zemrzał w roku 2018, ale te informacje tutaj mamy. I wiemy, co z tą wiedzą trzeba zrobić, tak? A mogę wiemy, tylko tyle powiedzieć. Co z tymi informacjami udzielać. Nie jest to przypadek, że ja się tym zajmuję, że ja poznałem tę wiedzę, to oczywiście nie ma takiej szansy, że to jest przypadek. Nie jest to żadna náhoda, že pan Robert se tím zabývá a že my to dnes slyšíme. Trochu to času zabierze, to nie będzie taký, to będzie proces, tak? To nie trochu jest trochu moment, času to bude trvat. Takový proces skutečně bude mít určitou délku, ale přijde. Souhlasil byste s tím, že bychom příští rozhovor natočili o vašem úkolu, vaší úloze, vaší plus Nautilus v podstatě v nějakém, jak bych to řekla, v informaci předávání lidstva, čili konkrétně o vaší úloze tady pro lidstvo. Panie Robercie, pani Elżbieta pyta, či pan się zgodził na to mówić o swojej przyszłej roli w tym, co się będzie działo na tu na świecie. No, ja znam swoją rolę bardzo precyzyjnie. Nawet dzisiaj po zakończeniu tej rozmowy idę na spacer, wracam i biorę się za robotę, bo ja wiem, co ja mam zrobić. Także pan Robert to samozřejmě tak. To swojej roli zna,
hned jak zakončíme, tak jde ven a ví, co bude dělat. Takže będzie to, coś, co zaszokuje wszystkich ludzi na ziemi i po prostu... Stane się nieco, co bude szokować wszystkich ludzi na ziemi. My to mamy zrobić. Ja wiem, co mamy zrobić. Proszę Państwa, no nie mogę zdradzić, no bo przepraszam Was najmocniej, ale naprawdę widzicie w moich oczach, że nie kłamię. Z tym, że po prostu wymaga to dużo pracy. Robimy to. Będzie z tego wielka historia. Trzymajcie kciuki, ale jak ma to się zdarzyć, to się zdarzy po prostu, tak. Chętnie o tym opowiem, no mogę opowiedzieć, ale nie teraz, nie w tej chwili. Tohle to samozřejmě może o tym mówić. Powiem Państwu, za ile będę gotów. Będę gotów za to za pół roku mniej więcej. Zhruba za pół roku bude pan Robert připraven o tom mluvit. Tak, a já se domnívám, že budete dokonce v Praze, nebo že byste měl být v Praze v listopadu příštího tohoto roku. To znamená, to je akorát půl rok, že jo? Pane Roberte, zdonží pan do listopada? Powinienem zdążyć. Ja to robię codziennie w tej chwili, bo to jest, muszę dużo napisać. To nie będzie książka, żeby była jasność. Nie bude to żadna książka, bude musi to hodně napisać. Ale je možné, že se mu to podaří. Mám na konci jazyka, že pán spovědět, ale no vybačte, že po prostu musím to přetřímat, ale má to na konci jazyka, ale nemůže to říct a možná za půl roku do toho listopadu. Budu se nesmírně těšit za půl roku na pokračování rozhovoru, protože myslím, že to už bude nějaké finální fázi vůbec téma UFO a lidstvo. Takže se budu nesmírně těšit a chtěla bych vám oběma pánové moc poděkovat za velmi zajímavý rozhovor. Pane Roberte, jste úžasný, máme vás moc rádi a těšíme se na další neuvěřitelně obohacující informace. Moc děkujeme. Takže, pane Roberte, bardzo děkujeme, že pan byl s námi i těšíme se na kontinuację. Bo to nas bogaci jednak. Bardzo się z tego cieszę. Pięknie pani dziękuję. Panie Wacławie, ukłony dla pana, ponieważ wykonał pan wielką pracę. Ja dziękuję, że pan się zgodził na to, ale to inaczej jednak. To są takie rzeczy, że ja bym po angielsku oczywiście mógł, ale to tak precyzyjnie bym tego nie odpowiedział, tak? Także jako pan Robert dziękuję mnie, bardzo, że mówić anglicky, ale nie byłoby to asi tak úplně přijatelné pro všechny diváky. Takhle je to úplně ideální. I vám děkuju, pane Urbane. A těším se moc na příště. Se stalo. Dobře. A těšíme se na příštost. Bardzo się cieszę. Dziękuję w ogóle za zaproszenie jeszcze raz. Naprawdę jest to dla mnie zaszczyt wielki. No, panu Robert, děkuji za pozvání a velice rád zase tady s náma byl a bude. Tak, ať se vám daří.